Hejka, kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj, jak widzicie po tytule, drugi kwietniowy haul z Pepco. Mam dla Was rzeczy w klimacie takim już wiosennym, świeżym, jasnym i jedną rzecz, którą zniszczyłam sama, więc oglądajcie do końca. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i co? Zaczynajmy. Moje kochani, na początek coś, co totalnie mnie urzekło, jakby to była pierwsza rzecz, jaką wiedziałam, że wezmę i zostawię. Są to świece. Świece, których teraz jest dosyć dużo, jeżeli przeglądacie strony z rzeczami takimi wnętrzarskimi, dekoracyjnymi. I są to świece w formie takich kulek, no mega mi się podobają. Widziałam właśnie w innych sklepach dużo, dużo droższe. Tutaj jedna świeca kosztowała 12 zł. Czas palenia tej świecy to około 28 godzin, więc całkiem sporo. Natomiast ja nie zamierzam jej wypalać, bo jest przepięknie, według mnie, dekoracyjna. Bardzo, bardzo mi się podobają właśnie te kulkowe świece. Czy pachnie? Nie pachnie w żaden sposób, natomiast dekoruje niesamowicie, przepięknie wyglądają i na pewno zostają ze mną. Nie wiem, czy były jeszcze jakieś inne kolory, tu musicie już niezawodnie poinformować mnie i innych widzów, czy były jakieś inne kolory tych świec lub rozmiary. Ja znalazłam tylko taką, widzicie, 3x3, że tak powiem. Niezbyt wielką, ale wiem, że gdzieś tam daleko, daleko w sieci były też duże te świece i też fajnie wyglądały, ale cena była już troszeczkę taka przerażająca, więc dajcie znać, co myślicie o tych świecach i tak jak prosiłam, czy widzieliście inne rozmiary i kolory w Pepco. Kolejną fajną według mnie rzeczą jest osłonka. Zobaczcie, jaką osłonkę udało mi się upolować w Pepco tym razem. Coś innego, coś takiego nietuzinkowego. Osłonka jest od razu w zestawie z podstawką, bo to jakby taka, zobaczcie, wręcz donica, ma dziurkę, więc woda będzie odprowadzana. Także można nawet zasadzić tu roślinkę. Nie ma to funkcji tylko jedynie osłonki, ale również donicy. Trochę tak szkoda na paprać tu ziemi czarnej, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Wydaje mi się, że coś takiego innego, tylko czegoś takiego jeszcze wcześniej nie widziałam. Nie wiem, czy takie coś było w ogóle. Cena tej donicy to 30 zł, więc też uważam, że nie za dużo. Jak na taką dwuelementową donicę, bo wiecie, że te podkładki zazwyczaj można dokupywać w sklepie gdzieś tam ogrodniczym za grosze plastikowe, a tutaj mamy już podkładkę ładną w kolorystyce całej donicy. Wydaje mi się, że coś naprawdę ciekawego. No i innego jak na Pepco. Bardzo, bardzo mi się spodobała i przyciągnęła od razu moją uwagę. Fajna, bardzo mi się podoba i myślę, że to 30 zł to nie jest aż tak wygórowana cena, tak jak powiedziałam, za ceramiczną, naprawdę ciężką, masywną donicę. Coś, co w Pepco jest zawsze w różnych wzorach i kolorach, czyli kocyk. Kocyk iście wiosenny. Spodobał mi się bardzo motyw. Zobaczcie, taki kwiecisty, letni, wiosenny, przepiękny. Fajnie można sobie go wykorzystać na tarasie, gdzieś tam na jakiejś huśtawce, takiej ratanowej, białej, przepięknie będzie się prezentował, czy w ogóle na jakiejś kanapce. Ja to tak widzę. Nie tyle do domu może, co właśnie na już, mam nadzieję, wiosenne i letnie przesiadywanie na zewnątrz. Aż się rozgadałam, także. Ale dobra, słuchajcie, wymiar tego kocyka to 130 na 170 cm, cena 25 zł, czyli jak zwykle bardzo dobra cena. Można kupić, zobaczcie, 4 na przykład za stówkę i każdy już jest zadowolony, każdy ma czym się przykryć, gdy nadejdzie wieczór. Bardzo, bardzo mi się spodobał ten kocyk i myślę, że właśnie świetnie sprawdzi się również w domu, ale słuchajcie, no ja go widzę na jakiś pięknych meblach ogrodowych. A wy co myślicie? Przed ostatnią rzeczą, bo to taki szybki haul, można powiedzieć, jest coś do kuchni. Coś, co bardzo, bardzo mnie zaskoczyło w Pepco, bo jest to taka patera do serwowania z rączką drewnianą. Ja byłam, powiem Wam szczerze, bardzo zaskoczona, że coś takiego w Pepco jest. Wygląda to na co najmniej home and you. Bardzo fajne wykonanie, bardzo starannie wykonana i naprawdę
z górnej półki, można powiedzieć. Cena tej patery to 40 zł. Ona jest wykonana oczywiście z takiej porcelany. Nie można jej zmyć w zmywarce. To jest takie info, jakby kogoś interesowało. Tutaj więcej nic takiego ciekawego już nie ma. Była jeszcze w kolorze czarnym, natomiast Jacek właśnie podpowiedział, żeby wziąć tą. Czarna miała jedną taką właśnie kwadratową, małą miseczkę i coś takiego większego już. Nie było trzech, tylko dwa pojemniki. Wydaje mi się, że jednak trzy jest bardziej takie funkcjonalne. Na przykład miejsce na trzy fajne dipy, jak robimy sobie jakiś, wiecie, wieczór tapas albo wręcz meksykański z nachosami. No bardzo fajnie będzie się sprawdzał na małe przystawki też, typu oliwki, jakieś mini ogóreczki, papryczki. Tutaj zastosowań bardzo dużo dla takich rzeczy znaleźć można wręcz z marszu. Bardzo fajna rzecz. 40 zł, czy to dużo? Myślę, że nie. Naprawdę ciężka, taka porządnie wykonana ta patera. Jak to się w ogóle nazywa tutaj według Pepko? Deska do serwowania. O, sorki, deska do serwowania. Powiedziałam o wieczorze jakimś tam, wiecie, tapas meksykańskim i przecież świetnie sprawdzi się również na jakieś sosy do pizzy, no, na wszystko, naprawdę. Wiecie co, pierwszy odruch to jest takie właśnie miseczka na dip, ale tak jak mówię, małe przekąski też będą się świetnie tutaj nadawać, więc coś takiego za 40 zł możecie w Pepco znaleźć. No ja jestem bardzo mile zaskoczona, coraz częściej jestem mile zaskoczona zakupami w Pepco, bo coraz częściej znajduję takie fajne rzeczy, które dawniej spotykało się tylko w takich droższych sklepach, a teraz już nawet Pepco nam coś takiego oferuje i okazuje się, że to jest w znacznie lepszej cenie. I ostatnią rzeczą, którą chcę Wam pokazać, to jest rzecz, która uległa samozniszczeniu, ponieważ panie teraz też jakoś ostatnio za bardzo nie pakują nic w folię i tak dalej. Wszystko, co oddaję, to wiecie, ja mam jakieś folie i tak dalej, zapakowuję, jak Jacek na przykład oddaje to za mnie, żeby się nie potukło mu w drodze. Sama muszę to robić, bo jakoś tak nie zabezpieczają tego. Z poprzedniego holu też te wszystkie ozdoby, kubki, słoiki, to wszystko było po prostu wrzucone do torby, więc minus. I tak też wrzucone było to. Jest to taka makrama, która mi się niesamowicie spodobała, bo nie jest taka przesadzona, bardzo nadźgana. I stwierdziłam, że idealnie będzie gdzieś tam w tle się prezentować, ale słuchajcie, no tak jak mówię, uległa samozniszczeniu w tej torbie. Zobaczcie. Ja już mam pomysł, jak to załatać. Mam pomysł i na pewno to oczywiście zrobię. Nie oddam przecież takiej rzeczy, chociaż to ich pakowanie trochę by się należało zrobić rabanu. Natomiast no, nie oddam takiej rzeczy, ale tak jak powiedziałam, mam jakiś tam sposób, żeby to uratować, coś tutaj umieścić, żeby to było nadal fajne, nadal pasowało, więc na pewno Wam pokażę, jak uratowałam makramę popsutą z Pepco w kolejnych odcinkach. Myślę, że uda się zrobić coś z tego jeszcze fajnego. Także co, to były wszystkie zakupy w tym dzisiejszym holu. Coraz więcej fajnych, wiosennych rzeczy wchodzi do Pepco, różnego koloru wazony i wiecie, poduszki, koce, to jest takie coś takiego bardzo odznaczającego się w Pepco, że widać to od razu, że to przychodzi wiosna, bo jest tam tego naprawdę dużo. Co jest faworytem moich dzisiejszych zakupów? No na pewno to. No i przecież number one. Te przepiękne świece, które są totalnie warte swojej ceny. 12 zł to jest naprawdę świetna, rewelacyjna cena. Na pewno zostają u mnie, więc dajcie mi znać w komentarzach tradycyjnie, co jest Waszym faworytem tego odcinka. Oczywiście z chęcią poczytamy wszyscy komentarze, nie tylko ja, jak widzę, czytamy komentarze moich widzów, ale też wyczytacie swoje nawzajem, więc bardzo mi miło, że już się zakolegowaliście między sobą, bo no to jest super czytać, że nie tylko ja odpowiadam, ale również Wy sobie nawzajem. Bardzo Wam za to dziękuję, dziękuję, że jesteście. Oczywiście zachęcam do zostania ze mną. No i co? Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa, pa.